No w domu to oczywiście mama smażyła pączki. No miałam, nas było troje dzieci w domu, także normalnie tak jak w wszystkich domach pączki się robiło. Całkiem inaczej było, tamto się robiło na smalcu, my robimy na oleju, no i robimy na mące krupszarce, wtedy one są pluszniejsze takie. Jak zaczął się karnawał, to mama zawsze piekła co sobota pączki i żeśmy przychodziły do mamy, jak już każda z nas poszła poza dom, to na te pączki, żeśmy przychodziły, były bardzo smaczne, ale było więcej roboty, bo trzeba było zrobić to ręcznie. Teraz są maszyny takie, te termomiksy, że można to wyrabiać nieręcznie. Mamy robota, ten termomiks, wprawdzie już taki starszy, ale robi. On bardzo dobrze wyrabia ciasto, no i tam dajemy tylko mąkę, dużo żółtek. Wtedy właśnie one są takie pulchne, żółte, dobre, smaczne. Rum dajemy troszeczkę, skórkę pomarańczową. To robotę właśnie robimy, zostawiamy na chwilę, bo to się tam miesza. Jak zaczyna już wychodzić z tego garnka, to wtedy robimy na blat takie małe, robimy placuszki, one rosną później. I się smaży. Samo smażenie to nie wszystko, bo samo wrzucenie do smażenia, przypilnowanie i oglądnięcie wzrokowo, jak to powinno wyglądać, należy oczywiście do mnie. Jestem za to odpowiedzialny. Jeżeli olej jest nagrzany dobrze, wizualnie jak się widzi, że jest upieczony, usmażony i tak dalej, jak to można nazwać, to jest tylko domeną wzroku. Jak Andrzej uważa, że pączki są odpowiednio usmażone, wyjmuje to na talerz, podaje nam i my to nakładamy tam marmoladę z róży i do środka i później sypiemy to cukrem pudrem, no i konsumujemy. Lepiej poczekać, pączek ma przestygnąć, bo nabierze taki smak tej marmoladki w środku, co jest. W międzyczasie zrobi się kawkę, herbatkę. I wszyscy siadamy do stołu i konsumujemy, życzymy wszystkich smacznego.